10 tysięcy mieszkańców pewnego miasta przeprowadzono sondaż dotyczący budowy przedszkola publicznego. Wyniki sondażu przedstawiono w tabeli. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że losowo wybrana osoba spośród ankietowanych popiera budowę przedszkola, jeśli wiadomo, że jest mężczyzną. Zakoduj trzy pierwsze cyfry po przecinku nieskończonego rozwinięcia z dziesiętnego otrzymanego wyniku. Myślę, że większość osób, które przeczytało to zadanie, pomyślało w pierwszej kolejności, wykorzystam tutaj prawdopodobieństwo warunkowe. Oczywiście jak najbardziej można wykorzystać, no ale starajmy się oczywiście tutaj czas jak najbardziej oszczędzać podczas egzaminu, no i starajmy się rozwiązywać przykłady najprościej, jak się tylko da. No i teraz przejdźmy do szczegółów. Ja chciałbym oczywiście wykorzystać w tym zadaniu definicję klasyczną ranku prawdopodobieństwa, czyli oczywiście dokonać zapisu ilorazu wielkości, na którą pytają nas w zadaniu, do oczywiście wszystkich możliwych zdarzeń, które w zadaniu mogą wystąpić. No i teraz po kolei. Na początku zadajmy sobie pytanie, ilu mamy mężczyzn w całej tutaj grupie w zadaniu? Oczywiście 2260, jak sumujemy plus 740, czyli ostatni wieżąc naszej tabeli, daje nam wartość 3000. Teraz, ilu mamy mężczyzn, którzy popierają budowę przedszkola? No oczywiście, jak spojrzymy do tabeli, tych mężczyzn mamy 2260. No i teraz już prosta droga do klasycznej definicji ranku prawdopodobieństwa, czyli podzielmy wielkość mężczyzn, którzy popierają budowę tego przedszkola, do wszystkich mężczyzn, którzy w tym doświadczeniu biorą udział. Jeżeli dokonamy wspomnianego wcześniej ilorazu, otrzymujemy wynik 0,753333 i tak dalej. Oczywiście nas interesuje tylko w tym zadaniu pierwsze trzy cyfry po przecinku, a zatem wielkość poprawna to ułamek 0 i 753 tysięcznych, ponieważ mamy tylko trzy ostatnie cyfry zapisać, a zatem wpisujemy cyfry 753, co jest tutaj już końcową fazą tego zadania.